Namaste, ja mam na imię Krishna Kirtan. To jest kolejna rozmowa z cyklu Nad brzegiem Gangesu. Dzisiaj moim gościem jest Petya Giewa z Bułgarii, która jest dyrektorem OIDA Terapii, Instytutu OIDA Terapii na Europę i będziemy rozmawiać dzisiaj o tym właśnie, czym Petya się zajmuje. Hello Petya, can you explain what is this OIDA Therapy, who are you and what are you doing? First, thank you for showing interest in this amazing topic. Dziękuję za zainteresowanie tym ciekawym, interesującym tematem. I'm very grateful that you give me opportunity to share what are my inspirations with other people. Dziękuję za danie mi możliwości podzielenia się tym, czym robię i moimi inspiracjami dla innym ludziom. As a therapist, I've been working with many tools and many different schools of psychology. Jako terapeutka pracuję z wieloma różnymi metodami, z wieloma różnymi ludźmi. But when I met with a therapy, I got this feeling of that's it. Ale kiedy spotkałam pierwszy raz terapię OIDA, wtedy poczułam, że to jest właśnie to, czego szukałam. So I'm very happy that now we have the opportunity to share it with other people. Także cieszę się, że mam tą możliwość, żeby podzielić się tą informacją z innymi ludźmi. So first, OIDA means I know. Po pierwsze, OIDA znaczy ja wiem. We all know many things. Ponieważ każdy z nas wie wiele rzeczy. We all believe in many things. Wierzymy w wiele rzeczy. Our beliefs motivate us to do certain actions. I nasze wierzenia, nasze przekonania motywują nas do tego, żeby wykonywać różnego rodzaju działania. And usually we believe that these actions will bring us many benefits. I wierzymy w to, że nasze te działania spowodują, że odniesiemy jakieś korzyści z tego powodu. And at the end we'll be happy. I na końcu osiągniemy szczęście. But here there is a trick. Ale tutaj jest pewien trik. If we put our faith in the wrong things, że jeżeli naszą wiarę umiejscowimy w złym miejscu, it's much possible that we'll get wrong results. Czyli to wtedy pojawia się ryzyko, że pojawią się złe rezultaty. And at the end, happiness will bring us nothing more but suffering. I wtedy zamiast szczęścia pojawi się nic innego jak nieszczęście, jak cierpienie. So in OIDA therapy we study our beliefs. Więc w OIDA terapii zajmujemy się badaniem naszych przekonań. And we try to investigate more about our faith. I staramy się wybadać naszą wiarę. And how we can develop a healthy faith. I w jaki sposób możemy wypracować, osiągnąć taki poziom takiej zdrowej wiary. Which will bring us to the happiness. Która doprowadzi nas do szczęścia. Okay, then what is the base of how born this idea of OIDA therapy? How is the Because I know that this comes from some kind of India thought or India philosophy is the base of this. And can you explain the source of this idea in general? Ja wiem, że ta terapia OIDA pochodzi, ma swoje źródła w filozofii i kulturze Indii. Czy mogłabyś wytłumaczyć, w jaki sposób ten pomysł, ta idea w ogóle narodziła się? The basis of OIDA therapy is called perennial psychology. Źródło tej OIDA terapii nazywa się psychologią wieczystą. Which comes from the perennial philosophy. Która znowu już ma swoje źródło w wieczystej filozofii. And here the key word is perennial. I tutaj tym kluczowym słowem jest ten odwieczny czy wieczysty. If we our investor kiedy zaczynamy poszukiwać i we want to put our capital in something that is stable and that can has the potential to grow. Kiedy jesteśmy inwestorem, wtedy szukamy miejsca czy takiego, w którym możemy umieścić swój kapitał, aby on był bezpieczny. And it's in the same way with our personal development. We need to invest our beliefs into something which is sustainable and can help us grow. I tak samo, jeżeli mamy jakąś, tak samo z wiarą, chcemy ją umieścić w miejscu, które spowoduje, że będziemy mieli jakieś korzyści i będzie to miejsce zadowalające. Nobody will bet on a bad horse. Przecież nikt nie stawia pieniędzy na złego konia. So here perennial psychology studies which is eternal in our life, which is the most stable, which is
ever with us and will not let us down. Zatem wieczysta czy odwieczna filozofia, psychologia studiuje to, co jest takie najbardziej fundamentalne i esencjonalne w naszym życiu. Which are the guiding principles in our life that will help us grow. To, co prowadzi nas w życiu i pozwala nam wzrastać. And those perennial principles can be found in all mystic traditions. I tą zasadę możemy znaleźć we wszystkich tradycjach mistycznych świata. Like in the Vedic scriptures. Na przykład w pismach wedyjskich. We all have these principles of helping others. Mamy taką zasadę pomagania innym. Having connection with the divinity in ourselves. Mamy zasadę połączenia nas z elementem boskości, który znajduje się w nas. Following spiritual principles. Podążania duchowymi zasadami. And at the end we will gain this divine happiness. I na końcu osiągamy to duchowe szczęście. But not only in the Vedic scriptures, in so many holy books and different religions we have these principles. Ale nie tylko w wedyjskich pismach, również we wszystkich innych religiach znajdziemy tę zasadę. Yeah. And Aldous Huxley was the name of one philosopher. Aldous Huxley, jeden z filozofów. Who studied many, many mystical traditions. On studiował wiele mistycznych tradycji. And he found all those things that they have in common. I odkrył, znalazł te rzeczy, które są wspólne dla nich wszystkich. And with these principles he developed perennial philosophy. I stworzył, bazując na tych zasadach, stworzył swoją wieczystą filozofię. And on this basis we developed perennial psychology. I na podstawie tego stworzyliśmy wieczystą psychologię. So we will know on which is the best horse we can bet. Dlatego w ten sposób możemy odkryć najlepszego konia, na którego można postawić. Mm. Okay, then this means that this Aldous Huxley work, famous perennial philosophy, is some kind connected with this OIDA therapy or is perennial philosophy mm-hmm. in some way. How this happened? Czy to oznacza, że ta praca Aldoa Huxleya, wieczysta filozofia, jest w jakiś sposób połączona z wieczystą psychologią? Jak to jest połączone ze sobą? Yeah. He marked all these important points that we will have in our life in order to be happy. On wyznaczył te kluczowe elementy, które czynią nasze życie szczęśliwym. Like gratitude. Na przykład wdzięczność. Like peace. Jak spokój. Like kindness. Łaskawość. Or service to others. Jak służba dla innych. And OIDA therapy derives the knowledge from it. I OIDA terapia czerpie wiedzę z tych poszukiwań, z tych odkryć. And when you know, you can act according to this knowledge. I kiedy znasz tą wiedzę, posiadasz tą wiedzę, możesz działać zgodnie z nią. So you can easily develop your healthy faith in order to reach your purposes. I możesz swoją zdrową wiarę umieścić w takie miejsca, aby uzyskać dobre rezultaty. Mm. Okay, then can you give some example of what is the department of this, what are you doing, or mm. what is this, what kind of benefits people can have from this? Can you give one case or some explain? Czy możesz powiedzieć, jakie departamenty czy działy znajdują się w OIDA terapii, albo czy możesz też podać jakiś przykład z życia, w którym komuś ta wiedza przysłużyła się i pomogła? For example, we start from studying our intentions. Zaczęliśmy od studiowania naszych intencji. Which are the motives in our life that born our actions. Które są takimi bodźcami, które motywują nasze działania. Yeah. So our actions could be triggered by the right motives. W związku z tym nasze działania powinny być motywowane przez właściwe motywy. Mm-hmm. And the first level we call inconsiderate level. Inconsiderate is like I don't care, I don't want to know. Pierwszy poziom to jest taki, że ja nie dbam o to, nie dbam. So actually you may experience a lot of suffering in your life. W związku z tym możesz na tym poziomie odkryć wiele cierpienia w swoim życiu. But you don't want to know about it. There's nothing could be done. Ale tak naprawdę nie dbasz o to, nie interesujesz się, czy myślisz, że tak naprawdę nic nie można na to poradzić.
So many people are convinced that, for example, being intoxicated will give you this happiness you're Na przykład looking for. wiele ludzi myśli, że przez to, że zażyją jakieś środki odurzające, alkohol czy narkotyki, to spowoduje, że osiągną pewien poziom szczęścia. Or like the principle of might is right. Albo zasada, że ja zawsze mam rację. So if I just take it, I'll have a right to be the best. Że to oznacza, że jeżeli wezmę coś albo się czymś zajmę, to znaczy, że mam prawo być najlepszym. So this is the inconsiderate level of intentions. Więc to jest taki nieświadomy poziom, niedbający poziom intencji. The next level is when you start to look for some answers. Następny poziom to jest wtedy, kiedy zaczynasz szukać jakichś odpowiedzi. You know that something better exists. Zdajesz sobie sprawę z tego, że coś lepszego istnieje. And you want it for yourself. I chcesz tego dla siebie. No matter what. Nie ma znaczenia jakim sposobem. Nie ma znaczenia, co to by było. So there is some goodness in your life, there is some happiness in your life, but it's still on a selfish level. Więc znajdujesz jakieś dobro w swoim życiu, jakaś korzyść dla ciebie, ale to jest ciągle oparte na pewnego rodzaju egoizmie. And then comes the third level. I wtedy przechodzimy na trzeci poziom, which is all about peace and gratefulness. Który jest opisany przez wdzięczność i spokój. You have this awareness that we are all one family. Wtedy masz tą świadomość, że wszyscy jesteśmy jedną wielką rodziną. In order to survive, we need to help each other. I aby przeżyć, potrzebujemy pomóc sobie, pomagać sobie nawzajem. To take care of each other. Aby dbać o siebie nawzajem. So on, from this level on, you enter into the healing circle. I na tym poziomie wchodzisz w pewien uzdrawiający krąg. How can you make your happiness sustainable? Jak spowodować, aby twoje szczęście było stabilne i takie owocne? Yeah. And sustainable happiness in Ouida therapy comes with sustainable awareness. I w Ouida terapii to stabilne szczęście pochodzi od stabilnej świadomości. You need to know what's the best diet for you? Musisz wiedzieć, jaka jest najlepsza dieta dla ciebie. What's the best service you can do to others? Jaką najlepszego rodzaju pracę czy służbę względem innych powinieneś wykonywać? That in order to grow, you need to learn from the one who's bigger than you. To musisz wiedzieć o tym, że żeby rozwijać się i wzrastać, potrzebujesz się uczyć od kogoś, kto jest wyżej od ciebie. And not only your efforts will bring you to the end, but also a kind of a mercy. I nie tylko, i też ponieważ sobie zdajesz sprawę, że nie tylko twój wysiłek doprowadzi cię do tego celu, ale również pewnego rodzaju łaska czy miłosierdzie, które płynie z góry. Mm-hmm. And we have been educated to think the other way. A zazwyczaj w takim zwykłym życiu jesteśmy uczeni właśnie odwrotnie. In our schools we have so much competition. Szkoła, uczenie, edukacja w szkole oparta jest na współzawodnictwie. And sometimes it's a competition for the sake of the competition. I to czasami jest tylko z współzawodnictwa dla samego współzawodnictwa. The prize has no meaning for us after that. Że ponieważ nagroda, która jest z tego osiągana, za to nie ma tak naprawdę żadnej wartości. We are happy when we have out-succeeded somebody. Że po prostu jesteśmy szczęśliwi tylko z tego powodu, że pokonaliśmy kogoś. So in Ouida therapy this is a mentality which blocks us from growing on. W związku z tym z punktu widzenia Ouida terapii ten rodzaj mentalności jest taką mentalnością, która nas blokuje. So we have these purifying processes on many levels. Dlatego mamy ten proces oczyszczania i on ma wiele poziomów. Like on mental level, poziom umysłowy, poziom emocjonalny, and also physical level. Poziom fizyczny. So we can actually approach a certain mystical tradition. Dlatego szukamy odpowiedzi czy informacji w różnych tradycjach mistycznych świata. And learn from it. I uczymy się od nich. Okay, then maybe some. But how long is this idea about Ouida therapy exists in the world or in the Europe? And do you have some university or institute or books or some kind of group of researcher or something like that? Jak długo istnieje ta idea Ouida terapii w ogóle na świecie? Czy znajduje się jakiś uniwersytet czy instytut, który się tym zajmuje? Czy jest może jakaś grupa ludzi, którzy poszukują, jakby badają ten temat, czy studiują ten temat?
the founder of Wida Therapy is called Ulrich Harlan. Założycielem tej, czy osoba, która to wymyślała, nazywa się Ulrich Harlan. Also known as Swami Paramadvaiti. Znany również jako Swami Paramadvaiti. And he developed it mostly in South America. Głównie on działa w Ameryce Południowej. In Europe we work on it in very intensively since the last 3 years. W Europie pracujemy nad tym intensywnie od ostatnie 3 lata. So we have a lot of work to do. Więc to znaczy, że wciąż mamy mnóstwo rzeczy do zrobienia, dużo pracy do wykonania. We have established the Wida Institute in Sofia, Bulgaria. Założyliśmy Instytut Wida Terapii w Sofii, w Bułgarii. Which is open for anyone, and we have many courses and seminars we can give, also online you can. Także tam odbywa się wiele różnych kursów i seminariów, także poprzez internet, także każdy może w nich brać udział. W różnych rodzajach webinariach. Mamy również książki. The books are already published in English. Książki są już w tej chwili wydane po angielsku. Which are very recommendable to be studied. Które polecam do czytania. What are the title of this book? It's the manual of Wida Therapy. Podręcznik Wida Terapii. And living, believing for a better living. Believing for a better living, czyli szybkie tłumaczenie przekonania dla lepszego życia. They're a huge inspiration for anyone who seeks to find the truth. I to jest mnóstwo inspiracji dla każdego, kto poszukuje prawdy. And to set a direction for a personal growth. I poszukuje takiego przewodnictwa dla osobistego wzrostu. And but this means that this is only some kind of university research, or is also some kind of therapy what you can work with some single papers like psychotherapy or something like that. You can use also like that. A czy to znaczy, że ta idea terapia jest używana, traktowana głównie jako taka praca akademicka, czy też jako praca rozwojowa dla indywidualnych osób, jako psychoterapia, czy coś w tym stylu? For these years we have managed to coach many professionals to work with Wida Therapy. W tym roku zajmowaliśmy się wyszkoleniem różnych wielu osób, które mogłyby z tą ideą pracować zawodowo. So now you can find a therapist, like a personal therapist, Wida therapist who can work with you. Także teraz możesz znaleźć takich terapeutów, którzy pracują na bazie Wida Terapii osobiście z tobą. There are also group therapy. Także są terapie grupowe. Or online therapy, you can also use. Także są możliwe takie terapie online przy użyciu internetu. But Wida Therapy Institute has so many tools that it can reach people. Ale Instytut Wida Terapii ma tak wiele różnych narzędzi, przez które można pomóc ludziom. We have developed Wida Art Therapy. Rozwijamy w tej chwili taki departament, czy taki dział, który nazywa się Wida Art Therapy, czyli terapia sztuką. Which puts a point into our creative potential. Który jakby bazuje na rozwinięciu tej strony kreatywnej. Our talent. Rozwija nasze talenty. In connection with the creator. W połączeniu ze stwórcą. And then through the art expression you can really transform your life. I poprzez ekspresję artystyczną możesz zmienić swoje życie. And learn more about yourself. I uczyć się więcej o sobie samym. Art is healing in so many levels. I to ozdrawia nas na wielu różnych poziomach. We also have with the family constellation. Także mamy coś takiego, co nazywa się konstelacjami rodzinnymi Wida Therapy. Which is looks like the family constellations. Co troszeczkę przypomina konstelacje rodzinne. You mean this family constellation of Hellinger. Yeah. Masz na myśli te konstelacje rodziny Hellingera. Tak, właśnie te. But it doesn't look for the traumas in your life. Ale nie koncentrujemy się na traumach, które ktoś ma w swoim życiu. But investigates the love you have received. Ale koncentrujemy się na miłości, którą otrzymaliśmy. What kind of love you've received when during pregnancy, for example? Jaką miłość otrzymałaś w momencie, kiedy znajdowałeś się w stanie prenatalnym? What type of love you have received in your childhood? Jaką miłość otrzymałaś w momencie, kiedy byłeś dzieckiem? What type of love you were educated afterwards? Jaki rodzaj miłości otrzymałeś później? So you will know better what are you capable of to do and you have on what you have to work on. I przez to możesz odkryć, kim jesteś i co możesz z tym więcej zrobić.
Because love has always been the top healing factor. Ponieważ miłość jest najbardziej uzdrawiającym elementem. On a social level, with therapy works with the world peace therapy. Na takim społecznym poziomie działamy, pracujemy z with the world peace therapy. Z taką terapią światowego pokoju. It's a little difficult to translate. Troszkę trudno tłumaczyć takie fachowe terminy na polski. Yes, because we all belong to a certain community. Ponieważ każdy z nas należy do pewnej szerszej społeczności. And we need to have the intelligence of how we can live in this community with peace. I musimy wiedzieć, jak żyć w tej społeczności w pokoju. Especially now when we see all these terrorist attacks or refugees or all these wars and calamities that are going around us, we need to be intelligent of how to react according to it. Ponieważ obecne jest to zagrożenie terrorystem czy uchodźcami, czy pojawia się problem uchodźców, w związku z tym musimy poznać, wiedzieć, w jaki sposób reagować na to, jak działać z tymi problemami, w obliczu tych problemów. This therapy is already very well accepted in prisons, in jails. I ta terapia jest bardzo dobrze przyjmowana w różnego rodzaju więzieniach. Also we have the OIDA therapy for children. Także mamy OIDA terapię dla dzieci. Which is called Feducation. Która nazywa się Feducation. And it teaches the children the most basic values they need to have. I uczymy dzieci najbardziej podstawowych, elementarnych rzeczy, które powinny wiedzieć. In order to have this perennial knowledge. Aby posiadały tą psychologię wieczystą, czy tą odwieczną wiedzę. Because values work as a compass. Ponieważ te wartości działają w naszym życiu jak kompas. You can always direct yourself towards the right place and find the way out. Że możesz, używając ich, zawsze kierować się we właściwą stronę, w którymkolwiek miejscu nie jesteś i ostatecznie dotrzeć do celu. We also have developed many with the meditations. Także rozwijamy taki dział medytacji, that people can just do by themselves, który każdy może robić samemu, indywidualnie. And like now the latest tool we launched is called the prayer challenge. I najnowszy taki dział to jest prayer talent, czyli challenge, czyli takie wyzwanie modlitewne. So like people are asked to have one prayer a day for 30 days. Prosimy ludzi, żeby mówili jedną modlitwę przez 30 dni. And with the questionnaires in the beginning and the end. I kwestia, i to, co na początku i na końcu się dzieje. We measure the difference. Mierzymy różnicę. And what is the difference? Huge. Duża różnica. Can you give one example? Of course, like for example, the stress level diminishes. Na przykład poziom stresu zmniejsza się. People can feel the grateful for the things they have. Że ludzie są bardziej wdzięczni za te rzeczy, które posiadają. Because we are all indebted to so many people around us. Ponieważ jesteśmy zawsze w jakiś sposób dłużni czy wdzięczni wielu osobom, które nas otaczają. So we realize that we need to give back love and care. To znaczy, w związku z tym zdajemy sobie sprawę, że musimy oddać im, czy jesteśmy im wdzięczni, miłość i wdzięczność. Some people also tell us that they have a better connection with nature. Także niektórzy mówią, że mają lepszy kontakt z przyrodą, z naturą. Because nature as our teacher, as our guide, we can find this perfect harmony there and follow its example. Ponieważ przyroda czy natura jest wspaniałym przewodnikiem i możemy znaleźć wiele inspiracji w relacji z nią. In the therapy we believe that we are expansion of nature. I w OIDA terapii mamy takie przekonanie, że my jesteśmy ekspansją natury, przyrody. It is not just the nature is not like a resource we need to just take out, exhaust. Rozumiemy, że przyroda nie jest jedynie źródłem, które eksploatujemy. It's not like petrol or gold or some nice place we go just to have a rest. Że to nie jest tak jak w przemyśle zasoby ropy czy złota, które możemy eksploatować, czy jakaś fajna plaża, na której możemy spędzić wakacje. But it is this huge universal intelligent model. Ale to jest taki wielki uniwersalny model. Working in a perfect way. Który działa w doskonały sposób. That can teach us how to be responsible. I uczy nas tego, jak możemy być odpowiedzialni.
Okay, thank you for your explanation, short explanation. I think it will be interesting for the people which they look this interview. Dziękuję za tą krótką rozmowę i wprowadzenie w zasady OIDA-terapii. Moim gościem była Pietia Giewa z Bułgarii, która jest dyrektorem Instytutu OIDA-terapii na Europę. Ja mam na imię Krishna Kirtan. To był program, rozmowa z serii nad brzegiem Gangesu. Hari Om Tat Sat i Jai Shri Radhe. Jai.